You idiot! Mężczyzna umiera po odpaleniu petardy na głowie. 22-letni mężczyzna zginął podczas świętowania Dnia Niepodległości USA 4 lipca. Davon Staples razem ze znajomymi spędzali czas w ogródku, popijając piwko i puszczając sztuczne ognie. W pewnej chwili Davon postanowił postawić jedną z petard na swojej głowie. Jego przyjaciele próbowali go powstrzymać, ale według jego brata zapalniczka przypadkowo podpaliła ląd. Petarda wystrzeliła, zabijając przy tym mężczyznę. The New York Daily News opisuje tę sprawę jako tragiczny wypadek, a brat mężczyzny mówi, że Davon nie był osobą, która zrobiłaby coś tak głupiego. Był osobą, która jedynie udawałaby, by rozbawić innych. Cóż, czasem udawanie głupiego także może mieć poważne konsekwencje. Brat Davona mówi, że mężczyzna pracował jako wyprowadzacz psów, a także jako aktor w Disney World na Florydzie. Wcielał się tam w rolę Gastona i zabawiał dzieci. Wielu uważa, że to właśnie on jest obecny na popularnym w internecie nagraniu, gdzie ktoś wyzwał go na pojedynek na pompki. Jak wam się wydaje, czy to ten sam gość?